Drodzy studenci, magnificencje rektorzy, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. 1 października tego roku rusza platforma cyfrowa Polon, integrująca uczelnie zarządzane cyfrowo. Dlatego inaczej niż zwykle pragnę zwrócić się do Państwa nie tradycyjnie drogą listowną, ale w formie multimedialnej. Zawsze inauguracja roku akademickiego jest jak otwarcie nowego rozdziału w cywilizacyjnym i technologicznym rozwoju kraju. Dzisiaj możemy powiedzieć, że otwieramy nie tylko rozdział, ale nowy, niezapisany tom. Znana jest nowa koncepcja tego tomu, którą wspólnie wypracowywaliśmy przez 4 lata. Są to nowe przepisy 8 ustaw i ponad 100 rozporządzeń. Dodatkowo mamy zabezpieczony wzrost finansowania szkolnictwa wyższego do 2015 roku, więc starczy nie tylko na symboliczny papier i atrament, ale też na sfinansowanie wysiłku nad jego tworzeniem. Zwiększą się więc płace i pula stypendiów. Dzisiejsze rozpoczęcie roku akademickiego jest więc tym momentem, w którym następuje symboliczne przekazanie nowego prawa w Wasze ręce. To od Waszej inicjatywy i odpowiedzialności zależeć będzie, jak te nowe szanse zostaną wykorzystane w uczelni. Wiem, że nieraz wymagać to będzie dodatkowego wysiłku. Wiem, że pewne rozwiązania mają nadal dyskusyjny charakter, ale jeśli z dobrą wolą przyjrzycie się Państwo zaproponowanym zmianom, to dostrzeżecie to, co było ich kwintesencją – dążenie do poprawy sytuacji studentów i naukowców w coraz bardziej konkurencyjnym świecie. Studentów, bo z myślą o Was pracujemy na uczelniach, by służyć Wam nie tylko najlepszą wiedzą i doświadczeniem, ale też życzliwością i oddaniem. To Wy, tak jak nasze dzieci i wnuki, w przyszłości będziecie samodzielnie budować dorobek Polski. Naukowców, bo Wasza twórcza, kreatywna i krytyczna praca pozwala, by nasz kraj znajdował się w elicie przemian cywilizacyjnych i technologicznych. Ktoś powie, że jest to zbyt ambitne, idealistyczne podejście. To prawda. Dużo mamy jeszcze do nadrobienia, ale jeśli do architektury nowego prawa dołączymy ponad 300 budynków i najnowocześniejszych laboratoriów, to pozwala to nam pozytywnie myśleć o przyszłości. W nowym roku akademickim 2011-2012, w roku nowych wyzwań i możliwości, życzę więc wszystkim, profesorom i studentom, adiunktom i pracownikom administracyjnym, aby ta nowa przestrzeń zapisana została dobrą, pozytywną pracą w atmosferze zaufania, otwartości i wzajemnego szacunku, bo one najbardziej budują markę, prestiż i godność uczelni. Vivat Academia, vivat professores!